Muśka, jak ci jechało nową furą? Wolę naszą schodzinę. Źle ci jechało nową furą? Dzisiaj tym się woziliśmy, wiecie? Bo tu opon nie ma zmienionych, ale idziemy zmieniać oponki za chwilkę. No, to dzisiaj staruszka autem. Saab. Nie wiem, czy wiecie, ale to jest Saab, kurde, no. 2000 chyba pierwszy rok, albo 2000. Jakoś tak, skóra w środku, skóra komura. Kuźwa mać, petarda. Dobra, idziemy do domciu. Pitbull. Jak tam? Idziemy po opony, chodź. Idziemy do garażu po opony i skąd trzeba zmienić. Kurde, bo w końcu. No zimy może jeszcze nie ma, no ale jakby zima. Zobaczcie, bawanka zrobiłem się ścieżkami. Pełna kulturka, no a Pitbull nam go osikał. A może powiedzieć, że go ochrzcił. Ale petarda wyszedł, co? Nej, 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 nej. Gdzie są opony? A tam są opony. Zobaczcie, to jest właśnie no, niby na samochód, no nie? No a rowerki stoją. Tu jest tylko jedno miejsce na autko. Dobra, co my tu mamy? A steperek mój, widzicie? Steperek jest siłownia. Tu mam swoje te ciężary. Coś tam stało w ciężarówce, ale nie wszystko. Mam ten zwłoka dzik, co dostałem w prezencie od chłopaków. Jak wycisnąłem 180 na klatę, jest ławeczka moja. No widzicie, teraz nie trenujemy siłowo, nie trenujemy kulturystyki, to wszystko tu czeka, ale coś tam jeszcze mam w ciężarówce. No a ostatnio to sankami ze śmigałem, ze ścieżkami. Dobra, w takim razie bierzemy oponki, które są moje, chyba te są moje. Te są moje, no i pędzimy wymieniać. Oponki spakowane, idziemy na wymianę. Ciśniemy z temacikiem. A tutaj sobie podjadę, wiecie, na osiedlu, raptem kilka domów dalej mam gościa, który otworzył właśnie swój warsztat, więc jadę do niego tutaj na wymianę bliziutko, kurde, pod nosem, nie trzeba nigdzie szukać, więc ciśniemy z tym tematem. I to mi się podoba, auto odstawione, teraz idę sobie do żonki napić się kawci, na spokojnie sobie zjemy i tak dalej, ponczuśka jakiegoś, widzisz, byku, powodzi się jak jestem w domu, no. No to smacznej kawusi. Ale jak widzicie, nie rozstajemy się z ciężaróweczkami. Nawet w domciu będziemy śmigać. Śmigamy, Ada? Gdzie jedziemy? Gdzie żabcie jedziemy? Tata ma jechać już? No to jedzie. Cofanko. O, ja to jakby młody zawsze się bawiłem w cofanie. Kurde, a takim bym sobie pośmigał, ale elektrycznym, wiecie? Bym się pobawił. Muszę sobie zapadać taki na gwiazdkę. Dzieci odebrane z przedszkola. No nie ma Muśka. Teraz gdzie jedziemy? Na zakupy! Na zakupy! Teraz grzecznie idziemy po auto, bo już dostałem znaka, że jest zrobione. Widzicie, jest fajnie, jest kolorowo. Teraz się ogarniamy i lecimy w trasę. Kuźwa. Nie chce się, no ale trzeba, no co zrobić, nie? Życie kierowcy. Tak posiedziałoby się jeszcze w domu chociaż jeden dzień. Ale wiadomo, do dobrego człowieka szybko przyzwyczaja, a tu trzeba też w trasę jechać. Ale spokojnie, przyjdziemy do kabiny i się już odnajdziemy w swoim świecie. A opony mamy włożone. No, więc startujemy sobie teraz. Powiem wam, że bardzo w porządku. Świeży warsztat otwarty, ale naprawdę gościu w porządeczku. Pełna kulturka, miłe towarzystwo. Gratis otrzymałem, więc nie ma co narzekać. I teraz lecimy do domciu. Raptem w prawo i zaraz będziemy. Rzut magnesem, jak to się mówi w transporcie. Czas na zupę. Zobaczcie, żonka gotowała. Grzybowa z żeberkami. Petarda. Zupka całkiem dobra. Myślę, że ja gotuję najlepsze zupy. No co, trzeba jechać w trasę, no nie? Nie chcecie się. No. To zostań. Udało się w domu, ma to 14 i ja trzeba. Ci zwolnienie. Zwolnienie przecież? To zostaje, widzicie? Jak coś to będzie zwolnienie. Sprawiedliwienie napiszemy. No, jak to później rozładuje, dowiedzie na czas, no nie? Jak to ktoś powiedział, kto uratuje świat, jak nie kierowca ciężarówki. Sorry, żonka, ale muszę ratować świat. Spoko. Zaraz zakładamy pelerynkę. Rękawiczki, opaskę i lecisz. No i lecę w trasę. Super hero będziesz. No, ale fajnie, tak? Do domu ci wpadam, nie? Od czasu do czasu. No. Przydało się cię częściej. Częściej, no. No to zadzwoń taką robotę. Przydałoby się tak, żebyś był już w piątek do południa i później jechał dopiero we wtorek do południa. Aha, w ten sposób, tak? O, ten weekend szybko leci, no, to... Co, nie zrobimy tak na rządki, no nie? Ogarniemy ten temat. Da się załatwić? Łóżku nie postawiłeś na żel do kamery. A nie, są na wodę i cukier, wiesz? Ta woda z cukrem zawsze. No, naturalnie, jestem naturalny, po prostu, wiesz co będzie? 100% natural, no. Niespodzianka, kolego! Dobra. I tu niespodziankę zrobimy, koledze. Juhu! Nie ma, zmiłuj się panowie!
Duży może więcej, no tak niby jest. Jedziemy. Jedziemy do Kielc, tam się rozładujemy, załadujemy i do Legnicy. Stąd mam do Kielc, poczekajcie, niecałe 200 km. Stamtąd jest ponad 400, coś takiego chyba 400 km, będzie 420 jakoś tak, miesza z tym, no nie będzie 400. Tu mamy 100, no to będzie łącznie, a cię przepraszam, 200, no to będzie łącznie, no, ile kilometrów? Kuźwa mać, masz kalkulator? Nie no, 600 będzie, no to dzisiaj 600 km do zrobienia. Fajnie się w domu czy siedzi, tak do, no, trzeba trochę przedłużyć te 15 studenckie, no ale teraz trzeba zapinać, kuźwa, no nie, i taka dzisiaj alanocka mnie czeka, takiej drugiej nocy będziemy dybać, maksymalnie do trzeciej. No ale no tak to bywa w transporcie. Fajnie, że mogę do domu się zjechać na długą pauzę, przez żonką posiedzieć, zrobić jej prezent mikołajkowy, bo to był właśnie prezent mikołajkowy dla żonki. Pytała mi się, a co masz dla mnie na mikołajkę? No i mówię, zacząłem powtarzałem siebie. No nie wiedziałem, że się dobrze, dobrze, nie? Siebie. Co masz dla mnie? No siebie. No aha, aha, siebie, no dobra. No i bam, wczoraj godzina 20, tak chyba 30 czy 21, ja przyjechałem do domu. No i co? Masz mnie na mikołajki? No i było fajnie, było fajnie. A tu się z kolegą właśnie spotkałem, no, na radyjku krzyknął, Adrian, dawaj na krótką bajerę, mówię, no to już, zjechaliśmy tutaj na parking, tutaj nic nie jedliśmy, nic nie robiliśmy, po prostu szybka bajerka, wspólne zdjęcie i lecimy. No, tak to wygląda. No to tam dzięki mordeczkom z Podkalko, do następnego. No dzięki wielkie, może jakoś wyjedziemy, ale nie bardzo. Panie, będziemy później. No niestety, mamy troszeczkę koreczka, ale spokojnie. To jest wszystko, moi drodzy, do ogarnięcia. I tu powiem szczerze, że tutaj kiedyś produkowali SHL-kę. No, to kuźwa były sprzęty. Oj, były, były. Jeździło się takimi. Pamiętacie te czasy? Jak się śmigało WS-ką? Kurde bela, WS-ka, SHL-ka. MZ-ka, ja pierdzielę. Naczepa pięknie przygotowana do rozładunku, a ja tymczasem tylko pójdę do biura się tam zawizować już na załadunek, bo w tym samym miejscu mam załadunek, a tu kolega sobie na spokojnie ściąga, oczywiście później mu pomogę, no tą drugą część rozładować, no i będzie gitara. A tymczasem idziemy do biura się zaawizować już na załadunek. Podjechałem na załadunek i słuchajcie, podnosimy pomału dach do góry. Jedną i drugą stronę. O, to jest fajne, światełko świeci. I śmiganko już trochę podniosłem. Damy maksymalnie do góry, bo załadunek będzie pod sam sufit. No, tak to właśnie wygląda. I drugą stronę również trzeba do góry dać. Koleżka cały czas ładuje, ale wiecie co, niedobrze się towar mógł zmieścić cały. Jest ogólnie pod sam sufit. Plandekę przesunąłem, tam troszeczkę sobie poskładałem, pozapinałem. No, ale jest problem z tym, że może się towar nie zmieścić. No i teraz będzie myślenie, co ma zostać. No cóż, życie, ale jest naprawdę pod sam suficie wszystko pięknie dowalone. Jeszcze końcóweczka została. No i pięknie naczepka załadowana, wszystko pięknie poskładane. No i lecimy, lecimy w trasę, nocka moja dzisiaj. Cyken, myken, pyken, proszę bardzo, śmigamy po torach. Widziałeś, byku? Widziałeś? Tiry na tory. Kuźwa, pełna kulturka. Trochę trzęsie. No ale tiry na tory. Jednak torami do końca mogłem ciągnąć, bo tutaj mi coś poblokowali chłopoki. Ale może zaraz blokują. Ale ten wózeczek naprawdę jest duży, co? Kurwa, wózek jaki. Jeszcze mamy do Piotrkowa 83 km. Z Piotrkowa około będzie niecałych 300 do Legnicy. No, to jeszcze niecałe 400 km nam zostało. Jeszcze mamy co robić. O, poczekajcie, może sobie szybkę popsikamy. Będzie gitara. Jednak z telefonu nagranie nie ma takiego efektu wow, jak z kamery. No ale tego vloga pocinam z telefonu, chciałem zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Dajcie mi znać w komentarzu, jak wy to widzicie. A ja co, zbieram się pomalutku, widzicie, na pauzu, nie? Zjeżdżam, ale tylko 45 minut sobie tu zrobię, wiecie? Szybka pauza, 45 minut. Ja, ile miejsca jest wolnego? Ostatnio się pauzowałem, robiłem dziewiątkę, no to było zajęte. A teraz tylko sobie pykniemy 45 i pędzimy dalej. Przede mną jeszcze stąd mam 3,5 godziny drogi. No, czyli na jakąś drugą 30 powinniśmy być na Rabenie. Druga 30, no zanim się odepnę, zapnę, to gdzieś tak po trzeciej, w pół do czwartej się pójdzie spać. Na spokojnie. Miejsce, jak widzicie, dość sporawo jest na parkingu.
Zaparkowałem się, zrobimy 45 minut, idziemy dalej. Jest ta 2:30, wiecie co, będę kończył tego powoli materiała. Mam nadzieję, że taki film wam się podobał, ponieważ zacznę go montować. Mam 45 minut, więc sobie wykorzystam ten czas. Tak, tak to mi to właśnie działa, wiecie, niby to praca, później montowanie materiału, wjechanie dalej. No, ale co, mam nadzieję, że taki materiał luźny wam się podobał z całego dnia. I jak coś, to zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał na bieżąco i widzimy się w kolejnych materiałach. A ja co, zrobię pauzę 45 minut, coś tam pomontuję materiału, może uda mi się chociaż połowę zrobić i będę jechał dalej. Przydam za 3,5 godziny drogi, kawka sobie porządna wleci i ciśniemy z tym tematem bez miękkiej gry. Trzymajcie się, hej!